Rozmowa dnia w radiu Piekary. Marcin, zasada witam państwa, naszym gościem jest Aleksandra Poloczek, radna sejmiku. Elek. Trzecia droga, radna elekt. Witam serdecznie. Jak to teraz odmienić Nie dla wiem, kobiety, właśnie... elektorka? I będzie, dobrze. Ale to z, z, na poniedziałek rano, zwłaszcza na taką pogodę, ciężkie zadanie. Tak czy inaczej, to może matematyka teraz zamiast język polski. Dobrze. Miało być osiem mandatów dla trzeciej drogi w sejmiku. Jest pięć, kto nawalił. Ja mam to, o, na to odpowiedzieć? Nie, no ja nie będę odpowiadać Połownie na takie... Połownie i aborcja? Nie, nie będę odpowiadać na takie pytanie, ja nie wiem. Musimy zrobić e, jakieś takie rozeznanie, co, co nawaliło. Rzeczywiście jest e, całkiem inaczej e, niż zakładaliśmy przy ostatniej rozmowie. No, ale mamy pięć z ośmiu, to i tak jest z planu... A Jak wytłumaczyć wynik trzeciej drogi w ogóle w województwie śląskim, który jest dużo niższy od tej średniej krajowej? Nie mam pojęcia. Analizowałam sobie to czytając. Prawie 50% żeśmy stracili poparcia na rzecz innych ugrupowań. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że musimy się skupić po tych wyborach bardziej na tych pracach u podstaw, czyli jakby formowania ludzi skupionych przy może Polsce 250, bo te reprezentuje, na tych działaniach takich, które świadczą o tym najbardziej skupionym na dole z grupie, bo ja widzę u nas w Rudzie Śląskiej jeden radny. Co prawda z ogromną ilością głosów i to jest dla mnie niesamowite. Rafał Wypior 1772 głosy, najwięcej ze wszystkich ugrupowań, także jakby pociągnął nam Najlepszy niesamowicie. Najlepszy wynik w całej Rudzie Śląskiej? Najlepszy wynik w całej Rudzie Śląskiej. Młody chłopak, który reprezentuje Polskę 2050. Tutaj. Aleksandra Poloczek, też świetny wynik, 16 tysięcy do sejmiku. Gratuluję. Co Regionalny Parlament będzie miał z Aleksandry Poloczek? Ja myślę, że będzie miał pożytek, ze względu na to, że ja jestem zawsze blisko ludzi i mam nadzieję, że moja umiejętność bycia blisko ludzi, blisko ich problemów, nie będzie kolidowała z oglądem całości. Mam, myślę, po tych iluś tam latach pracy w samorządzie, taką możliwość, żeby skupić się na problemach, które dotyczą całego regionu. Ale nie zapominać o tym, że na samym dole, najważniejszym dole, jest zawsze człowiek i jego sprawy, które są jemu w życiu najbliższe. Z tych problemów, tak, jeden na przykład? Jeden na przykład. Ja myślę, że z tego, co teraz pracuję, to, to są problemy natury społecznej. W miejscu, w którym pracuję, takich problemów jest dosyć dużo, bo wiemy, że w Świętochłowicach jest mnóstwo pracy, jeżeli chodzi o. Taką resocjalizację i przysposobienie ludzi do życia w warunkach, w których oni docelowo chcą żyć. I myślę, że taka praca z nimi jest bardzo wskazana. To lubię, to umiem i, no i przede wszystkim takimi rzeczami mogę się zajmować na Tak nie na tylko. marginesie pani radna Elekt? Elektorka. Elektorka. E, Ruda Śląska dostanie reprezentację w, w tym sejmiku. Trzy kobiety: mhm. Tomiszowska, Kuszucka, Poloczek wszystko się jeszcze gdzieś tam toczy także Będzie więcej kobiet jeszcze Liczą głosy co to znaczy A nie ja myślę że jak reprezentację dą bo myślałam Do Śląska trzy radne, Tak trzy ja, my, my się cenisłu. bardzo cieszymy z tego i to ja chyba myślę, yy, tylko trzy radne. To znaczy, tak. radnego żadnego nie ma. Pan zawiedli. Nie ma żadnego radnego. Natomiast myślę, że i, i pani Dorota, i pani Urszula, i ja, mimo tego, że jesteśmy z całkiem innych ugrupowań. I, e, łączy nas z Śląska. Łączy nas z Śląska i łączy nas płeć. I to jest ważne, bo ja myślę, że e, my kobiety nie tylko borykamy się z jakimiś takimi e, uprzedzeniami. To jest naprawdę? E, tak. A nie wiedział pan? Mm. Ja Ale za opowiem. moment Aleksandra Poloczek, radna Sejmiku Polska 2050 jest z nami. Za chwilę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Aleksandra Poloczek, radna sejmiku. Polska 2050 jest z nami. Po raz drugi panią i państwo witamy. Dzień dobry. Hmm. Co, co pani chciała o kobietach jeszcze powiedzieć? Chciałam powiedzieć, Słucham. że ja mam ogromną nadzieję, że te kobiety, które są... Taką... W polityce? Tak, też w polityce, bo my się borykamy z różnymi takimi uprzedzeniami panów, zwłaszcza na Śląsku. Jeżeli chodzi o naszą płeć. Bo jednak przez całe lata, to, yy, nawet jak pan mruży tak oczy, to to jest prawda. Nie, jest, ja mrużę do skupienia, bo tak. Słucham. dobrze. No to yy, przez te wszystkie lata yy, na Śląsku była taka formuła, że kobieta yy, robi rzeczy domowe, jest w kuchni i tak dalej. Jest taka teoria. Ma Michał Smolosz, pamiętam, wielokrotnie powtarzał, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, wbrew powszechnej opinii, że to patriarchat. to patriarchat był wręcz, było wręcz przeciwnie, ponieważ panowie ginęli w kopalniach tak na wojnach i to panie musiały przejąć na siebie rolę y, mózgu, y, ekonomisty głównego. I innych, żeby y, przetrwać, żeby rodzina przetrwała, więc to panie rządziły. Tak yy, bardzo dobrze. To, I to wszystko jest bardzo fajnie zrobione na papierze, to wszystko jest bardzo fajnie historycznie. Natomiast ja y, byłam na stanowisku kierowniczym przez wiele, wiele lat y, i proszę mi wierzyć, że jeżeli chodzi na przykład w takim boserze, jak pracowałam o sprawy techniczne, y, to od razu z góry jest założenie, że jak przychodzi pan, który na tym się zna, to ona na pewno się na tym nie zna. Więc ja wracając do naszego y, wyniku y, mojego i dwóch pań, które ze mną wyszły z Rudy Śląskiej do... Sejmiku jako radne. Mam nadzieję, że wprowadzimy tam współpracę dla dobra tych wszystkich miast, które nas wybrały, bo to wyniki są wskazujące na to, że pokładają w nas duże zaufanie. Tak, każda ja... z pań z całkiem solidnym poparciem. I to jest bardzo fajne, ale też obligujące do tego, żebyśmy ze sobą współpracowały. Tak jak zresztą cały czas to mówię, jeżeli kobiety będą ze sobą współpracować, a nie rywalizować, to będziemy ogromną siłą. Na marszałka. Jednakowoż kandydatem jest mężczyzna. Wojciech Szaługa to dobry. Materiał na szefa szefa regionalnego samorządu. Ja mam się wypowiedzieć znowu na ten temat. To jest problem oceny subiektywnej. Nie znam osobiście. Do polityki dopiero weszłam w zeszłym roku, także jakby nie śledziłam poczynań, bo ten pan już w polityce istniał. Nie mogę się wypowiedzieć. I... No, był marszałkiem, był marszałkiem przed kadencją PiSu okrągłą kadencję również uh -huh. sam, więc nie jest to debiutant z no, całą pewnością. Mógł? Natomiast y, to prawda, że trzecia droga ma dostać dwa mandaty, dwa mandaty, dwa miejsca w zarządzie województwa. Jeden dla PSL, jeden dla, dla Polski 2050. Takie głosy chodzą, ale jak wiemy jeszcze wszystko gdzieś tam jest y, niedoprecyzowane, więc y, myślę, że y, musimy jeszcze trochę... poczekać. mało czasu, bo pierwsza sesja sejmiku z wyborem marszałku. A tak, to już po majówce podobno. Ja myślę, że do tego czasu te wszystkie mądre głowy poukładają tak, że będzie dobrze. Czekaj, co lewica sądzi o takiej układance, bo to rozumiem zostaje wtedy bez, jako koalicjant, bez miejsca w zarządzie pięcioosobowym. Myślę, że się dowiemy, jak będą propozycje. To wtedy każdy y, y, hmm. będzie mógł poznać. Czy opinię? pani będzie kandydatką Polski 2050 na wicemarszałka lub członka zarządu województwa, tego pięcioosobowego, który. Jedną postać w tej piątce już znamy, bo to będzie Wojciech Saługa Zapewne jest większość, która go wybierze. On sam zadeklarował swoją gotowość, więc tutaj do obsadzenia, obsadzenia pozostają cztery miejsca. To samo pytanie zadał mi pan przy ostatnim spotkaniu naszym. E, powiedziałam, że tak, od dłuższego czasu takie e, głosy do mnie dochodzą. Ja tylko mogę powiedzieć, że nie wiem, jak się to rozwiąże, natomiast jestem gotowa podjąć się wszelkiego działania, które będzie służyło ludziom. Na jakim miejscu będzie mi to dane? A od naszej ostatniej rozmowy została Pani kandydatką na kandydatkę? Mm, nie słyszałam tego konkretnie zwerbowalizowanego, także tutaj <grym> nie umiem się do tego odnieść. Ta koalicja jest yy, no, bezpieczna, tak? Z bezpieczna. W porównaniu tak. do tego, jeżeli, co w 2018? Jeżeli chodzi o liczby, tak, to jest bezpieczna koalicja. Wybory samorządowe, jeszcze nieskończone. Bo to jeszcze niedziela. Co wydarzy się na przykład w Ródzie Śląskiej, według Pani? Nie mam pojęcia. E, patrząc na to, że druga tura zawsze wiąże się z mniejszą frekwencją, e, patrząc również na przewagę, jaką ma Michał Pierończyk nad e, Panem Wesołem, to jest. E, Dużo? Że dużą? 20%. Tak? E, no to znaczy, procenty tu mają mniejsze znaczenie. E, ilościowo? Ilościowo to jest. E, nie pamiętam, 9 tysięcy? 10 tysięcy No, to y, myślę, że mogą się różne rzeczy wydarzyć, ze względu na to, że y, elektorat y, z y, ugrupowania pana Marka Wesołego zazwyczaj jest taki y, spięty i gotowy i taki, zresztą widać po wynikach, jakie y, mają, jeżeli chodzi o frekwencje i o tym, że y, PIS tak naprawdę niewiele stracił. Y, cały czas się utrzymują w jakiś tam. No, w Rudzie Śląskiej to w ogóle y, no, większość, ze... większość, znaczy naj, najlepszy wynik w Radzie Miasta? Tak. 9? Tak, dziewięć. Kandydat na prezydenta w drugiej turze. Tak. Dwa lata temu, pamiętamy, jak się to rozstrzygnęło i skończyło dla Marka Wesołego. Bardzo dobry wynik Doroty Tobiszowskiej do Sejmu. To prawda. To z czego to się wzięło? Ja nie mam pojęcia, tak jak mówię, dla mnie to jest jakby taki lekki regres, bo w październiku była jakby inna sytuacja, a teraz się okazuje, że wielkim zadziwieniem jest dla mnie, nie nasze miasto, ale powiem to, człowiek, który przylgnęło do niego tak naprawdę bardzo złe określenie zdrajcy na, na całym tym, dostaje 28 tysięcy złotych. No nie chciałam, no ale dla no mnie. Nie, no to państwo, żebyście państwo wiedzieli. W, 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 tak, w dla mnie okremu... to jest niewiarygodne, bo ja to przeżywałam tak naprawdę osobiście, że. Człowiek... Pani też była w takiej sytuacji? Nie, ja, ja przeżywałam to, co się działo wokół tego człowieka i ja tak jestem raczej stabilna w swoich poglądach. I tu się okazuje, że ktoś diametralnie zmienia nie tylko swoje, jakby. Poglądy nie, bo to przez jeden czy tam dwa dni nie może zmienić, ale całkowicie przechodzi na inną stronę, zyskuje yy, miano zdrajcy i nagle się okazuje. Że, że po jednej stronie zyskuje, bo jak widać, po drugiej yy, można być bohaterem wtedy. To nie, jakby nie chodzi o przypadek sam kałuży, no. tylko w ogóle. Być może? Na być może to była odwdzięczność, ma pan rację, tak być może ja źle na to patrzę, bo ja patrzę globalnie, a właśnie to środowisko, no, ten wynik mnie strasznie zaskoczył. Takie, mimo tego, że y, gdzieś tam to jest piętnowane, y, zachowanie pewnego rodzaju jest krytykowane, y, umniejszane, no bo tak powinno być, to w tej sytuacji jednak, y, no, może to ta wdzięczność właśnie. To... A druga tura, y, a propos zaskoczeń w Rudzie Śląskiej, jest zaskoczeniem? Y, dla mnie? Nie. Dla mnie nie było zaskoczeniem. Michał bo... Piorączyk przez dwa lata nie zdołał zbudować poparcia, które gwarantowałoby mu spokojną, wygraną bez dogrywki? No, widocznie coś tam nie zagrało. No, w każdym bądź razie, yy, jak miałam sobie wyobrazić... Aha, bo mówi pan o tym, że mógł wejść w pierwszej turze. No, na przykład w sąsiednim Bytomiu Mariusz tak. Wołosz wygrywa... No, miał trochę więcej czasu, ale wygrywa z ponad 60 poparciem. To prawda, jest to papierek lakmusowy, to może te wybory właśnie pokazują, że jednak gdzieś tam jest za mało zdecydowania w tych działaniach, które by ludzi przekonywało od razu, żeby nie było trzeba potem tej dogrywki robić w, tej, w tych dwóch tygodniach po to, żeby zyskać poparcie. A ten dobry wynik posła Weso Marka Wesołego, to, to jakby mówiła pani o poparciu dla PIS, ale dwa lata temu bardzo takiej intensywnej kampanii, on nie wszedł do drugiej tury. Dzisiaj ma. Lepszy wynik jest w drugiej turze, nadal ma szansę na prezydenturę w Polsce. Tak, rodzinie. tylko że w tych wyborach, które żeśmy przeżyli półtorej roku temu, czy tam troszeczkę więcej, było dwóch wyraźnych y, kandydatów, a tutaj, jak to... tak? tak, a tutaj w tych wszystkich kandydatach, no Marek Wesoły jest rozpoznawany, Marek Wesoły jest rudzianinem, który dla tej rudy y, działa, jest konkretnym y, człowiekiem. Ja osobiście bardzo y, pana szanuję i uważam, że y, wie co mówi, wie co robi i to jest konkretny kandydat, który no, na, tej swojej, y, y, na tym swoim wizerunku, takiego solidnego rudzianina wszedł. No, myślę... Pani nie żałuje, że... Które... Tak mało wyraźnych kandydatów, że ostatecznie sama nie zdecydowała się na start w wyborach prezydenckich? Nie, ja dalej podtrzymuję to, że od wielu lat próbuję ludzi łączyć ze sobą, jednać przy wykonywaniu czegoś dobrego, i moja obecność w tych wyborach byłaby może wskazana, bo tak ludzie sugerowali i prosili. Ale nie chciałabym po raz kolejny i to powtórzę, podzielić społeczeństwa. Myśmy byli wszyscy y, razem związani, a w momencie, kiedy trzeba było wybrać pomiędzy jednym, a drugim z tego samego grona, to zrobiło się y, po, rozumiem, po śmierci i dzielić. Tak jest. Ja nie chciałabym tego drugi raz przeżywać. A poza tym w dalszym ciągu gdzieś tam mam w głowie ogromny szacunek y, dla jej pamięci i znowu by było dwoje ludzi z tego samego grona. Ja wiem, że to jest moje emocjonalne podejście, ale to był człowiek dla mnie ważny, więc chciałabym, żeby. Y, żeby no, nie żałuję. Może tak spłętuje. A to będzie prezydentem Świętochłowic? Daniel Beger. A, I bardzo proszę tutaj, co tutaj za, uważać. Tak. Co za zdecydowanie. Tak, bo ostatnio y, przy użyciu y, nazwiska pana y, przewodniczącego Rady y, zostałam... Y, Wywołana w bardzo taki niefajny sposób, przeinaczona została moja wypowiedź i zostałam posądzona publicznie o domniemaną atencję, której no nie okazuje, bo moja wypowiedź dla mnie była Tak jej... było? Oczywiście, że tak. Zostało przekształcone to, co powiedziałam i e, tego typu dworowanie z człowieka, który e, wie, co chce powiedzieć. Ja wiedziałam, co. A że to... pani popiera Bartosza Okarcia, tak? No Jak tak to wyszło, sobie... bo tam był taki niuans, tylko że <laughs> tam nie było e, spójnika czy. A w wypowiedzi napisanej, cytowanej niby mnie, było czy. I jeżeli człowiek na stanowisku takim w taki sposób y, opowiada w internecie, że bardzo się cieszy z mojej atencji, y, to to jest takie, dlatego nie chcę to wymieniać. To po prostu? Był. No to słaby, szczerze mówiąc. Tak. No, to sumie, Także Trudno uważam, wymagać od wszystkich, żeby mieli takie poczucie humoru jak my, ale. Uważam y, na słowa. Y, czy wyborcy Daniela Begera, y, przepraszam, rywali Daniela Begera z pierwszej tury. Nie zagłosują w drugiej turze przeciwko niemu? Tego nie wiemy. Wydaje Jeżeli mi, tak że... będzie, to te wyniki Begera i karcza, którzy są w drugiej turze, turze, będą do siebie bardzo zbliżone. W dalszym ciągu wierzę w mądrość mieszkańców świętochłowic, których poznałam i z którymi się zżyłam bardzo. Bardzo wierzę w. Tę silną pozycję, jaką sobie wypracował przez pięć lat Daniel Beger. I mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy. Zresztą chodzimy wśród ludzi, rozmawiamy i ludzie mają swoje zdania. Ja mam nadzieję, że nie będzie tak, że ci wszyscy wyborcy, którzy byli za tymi, którzy odpadli w pierwszej turze, pójdą na przeciwnika. Ja jestem pewna, że, że wygra Daniel Beger, no bo tam czyny świadczą o tym, dlaczego. Uważam, że. Znaczy ja też trzymam mocno kciuki. Czy, I z tym człowiekiem chciałbym współpracować. Na czy patrząc na te, na, na te wybory samorządowe, jeszcze raz trochę z y, pewnej perspektywy, hmm, czy ludzie częściej czy bardziej niż wcześniej głosowali w nich na szyldy partyjne, a nie na ludzi? Zawsze wydawało się to takie dosyć czytelne, że szyld partyjny wcale nie pomaga, może przeszkadzać w wyborach samorządowych. Hmm, loka politycy. Samorządowcy, jakkolwiek nie, nie nazwiemy, uciekali od szyldów partyjnych na rzecz tak. lokalnych komitetów, a dzisiaj? Tak, ja y, po, przesegregowałam sobie to y, ilościowo i y, musimy rozdzielić, bo y, samorządy być może nie, natomiast już sejmik, y, tam już było widać, że tej... Ale to, to akurat były zawsze wybory takie bardziej partyjne niż To są moje bardziej pierwsze, polityczne. więc ja też liczyłam na to, że w jakiś tam sposób, chociaż do Sejmu też było tak, że no jedynki na tych partyjnych listach. Wydaje mi się, że. Jednak ludzie w samorządach tak bardzo tymi partiami się. To jest zmobilizacja, bo jeżeli jest ktoś, kto występuje z partii, no to wiadomo, że są sieci, które. Tam jest jakaś taka dyscyplina, która jest wprowadzona. Więc ci ludzie czują się zobowiązani do tego, że jeżeli popierają daną partię, to wtedy głosują na tego, którego ta partia sugeruje. No tak, weźmy ten przykład Rudy Śląskiej. Dwa lata temu Marek Wesoły ukrywał swój szczyt partyjny. I miał gorszy wynik niż dzisiaj, kiedy no, ten ale... partyjny jest na plakatach. Bo ludzie nie chcą się czuć oszukiwani. Ludzie chcą mieć podane, tak jak jest, nazwane rzeczy po imieniu i wtedy oni mają Rozumiem, wybór. ale kandydaci i kandydatki PO i PiS są w tak. drugiej turze dzisiaj w Mysłowicach, Bielsku, Świętochłowicach, Siemianowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rybniku, Tarnowskich Górach. W wielu z tych paru, przynajmniej tych miast, ta druga tura jest dużym zaskoczeniem. To się zmieniło, bo kiedyś jednak z tego, co ja pamiętam, to wskazane było to, żeby jednak, tak jak u nas w Rudzie śląskiej, był ten kandydat na prezydenta, który był bezpartyjny, to on był bardziej wspierany przez ludzi. Zobaczymy teraz, być może rzeczywiście ujawnienie tego szyldu przez Marka Wesołego zmobilizuje tych, którzy są wierni tej partii, i być może się okaże, że. Z drugiej strony, co za różnica? Czy, czy to jest lokalny znaczy lokalny komitet, czy też przedstawiciel partii politycznej, jeżeli człowiek jest. Ma swoją jakąś pozycję. Ja tak patrzę, Pan swoje tak dokonania. Ja, ja, ja tak na to patrzę. Ja cały czas bym chciała, żeby jednak to, co nas branduje, żeby to nie było najważniejsze. Żeby najważniejsze było to, co sobą prezentujemy. I ja myślę, że możemy się cieszyć, tak jak ja w tym momencie, że tyle tysięcy ludzi, którzy obdarzają mnie zaufaniem nie patrzą na to, że notowania partii, no bo spadły, no i, i siłą rzeczy w porównaniu frekwencje, y, jaka była do Sejmu i jaka była teraz do Sejmiku, ja jestem bardzo zadowolona i bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za to, że to jest kontynuowane, bo przy prawie połowie frekwencji w dalszym ciągu ten wynik się utrzymuje na tych około 16 tysiącach. Ledwo znikną plakaty naszych miast z kampanii samorządowej, a będziemy mieli kolejną. tak. Zobaczymy. Wybory do Europarlamentu. Poseł Mirosław słuchoń jedynką do, yy, w tych wyborach do Pewne? Europarlamentu z Polski 2050 czy z trzeciej drogi szerzej? Pewne? No, tak sam ja zadeklarował ja również publicznie w ja rozmowie tak. ze mną. Że jest zainteresowany? Z kolei poseł Michał Gramatyka wbrew jakimś spekulacjom powiedział, że zainteresowany nie jest. No właśnie, i to był też temat ostatniego naszego spotkania. I tutaj muszę powiedzieć, że odrobiłam zadanie, zapytałam i to, co pan mówi, to jest prawda. Pan Michał Gramatyka twierdzi, że jakiegoś takiego specjalnie. No, jest wiceministrem w rządzie i to jak twierdzi, również w takiej dziedzinie, której bardzo go interesuje. Którego interesuje. Może tak być. Zakładając, że to będzie Mirosław Słuchoń. to tak, jeżeli popatrzymy sobie na historię bardzo bliską, to pół roku ledwie, pół roku w Sejmie i potem fru do Europarlamentu, to tak patrząc na dobry obyczaj w polityce, nic nie ujmując posłowi słuchoniowi, ale czy takie akcje to nie są trochę... Jakąś formą łamania umowy, którą się zawiera z wyborcami? A nie wydaje się panu, że jest to nagminne i że. No jest, właśnie dlatego pytam o to, czy jest to tak, właściwe? No, chyba każdy ma jakby swoje podejście do tego, bo będą tacy, którzy będą się cieszyli z tego, że mają kogoś, kto y, poszedł dalej, a będą tacy, którzy będą się czuli zawiedzeni, no bo być może. Nie, ja pytam o jednostkę przypadek. Tak działa sejmik od dawna na przykład, że ludzie do tego sejmiku wchodzą, szczycą się tym, że są w regionalnym paramencie, po czym nadarza się byle okazja. Ale ja... Yy, I z wielką radością przeskakują dalej. No i, i byłabym tutaj yy, nieuczciwa, jakbym powiedziała, że mogłabym to skrytykować, bo yy, jeżeli pan poseł gramatyka powiedziałby, że yy, on startuje z jednej... To pani wchodzi do sejmu. No więc byłabym hipokrytą, jakbym powiedziała, że teraz yy, to zachowanie, które być może nastąpi yy, przy panu pośle, yy, będzie przeze mnie krytykowane, bo... Yy, mogłoby się tak wydarzyć, że dotyczyłoby ono mnie i też bym miała pewnie tysiąc argumentów na to, żeby uzasadnić, dlaczego. No, no i Zawsze pewnie... można nie przyjmować mandatu. Na przykład. Można, no, a, Ale jakbym przyjęła, to musiałabym to jakoś uzasadnić i pewnie bym znalazła jakieś wytłumaczenie. Ja myślę, że on też znajdzie wytłumaczenie. Aleksandra Poloczek, radna Sejmiku, ra, radna elekt Sejmiku, e, z Polski 2050, była dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dnia. dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia i do zobaczenia.